Czy ktoś kojarzy może ten wspaniały mostek, na którym tutaj wisi Multum Kudek? To jest ten mostek, przy którym się właśnie zawalił, prawie zawalił mostek właśnie w Wilanowie. Tu mamy Wilanów, przepraszam, nazwa Wilanów. A tu jest ten wspaniały mostek, przy którym się to... No, było na tyle niebezpiecznie, że było zamknięta kładka nawet na jakiś czas i teraz jest nowa, z przygotowanymi miejscami do powieszania. Co tu mówić, jesteśmy w Wilanów Królewski, tak to wygląda. Mamy rower, mamy też mało baterii w właśnie tym aparacie, którym teraz nagrywam. Więc prawdopodobnie te nagranie nie dotrwa do końca, ale oczywiście te główne powinno dotrzeć do końca. Zobaczymy. Zobaczymy, jak mi właśnie bateria w kostce. Tak czy siak, zaczynamy. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Wizjonosz. Zapraszam Was na kolejny, bo już 77 odcinek z A Wizjonosz poza prawem, nawet Lido. Od razu Wam się teraz powinno pojawić odliczenie do metra warszawskiego i co tu dużo mówić, pozostały 4 dni w teorii do otwarcia metra na Woli. I w teorii mówię, ponieważ w praktyce chyba tego nikt nie wie. Jak jedna osoba odpisała mi w komentarzu, się pytała właśnie, kiedy się pojawi metro i tak dalej, kiedy zostanie otwarte, to powiem Wam szczerze, dzwoniłem do metra warszawskiego, oni powiedzieli to, co wiedziałem, czyli oni nie są inwestorem. Inwestorem jest miasto stołeczne Warszawa, więc zadzwoniłem do miasta stołecznego Warszawa i Warszawa powiedziała mi, że oni nie wiedzą, nie potrafią mi w tym momencie powiedzieć. Miała być jakaś wielka feta, ale w praktyce, no bo miało być połączone z urodzinami metra, ogólnie otwarciem pierwszej linii metra, pierwszego kawałku. Nie ma jednego ani drugiego, więc nie będzie na pewno żadnej fety, jeżeli będzie w tym okresie. I możliwe, że zostanie trochę to opóźnione, ale zobaczymy. Raczej wątpię i prawdopodobnie, jeżeli będzie teraz w tym okresie, to ja z góry mówię, są właściwie zerowe szanse, żeby miał był w trakcie teraz kwarantanny, tam się stawił. To nie chodzi o to, że ja jestem na kwarantannie przymusowej czy cokolwiek. Ja jestem w teorii zdrowy, ale nie zamierzam narażać siebie i swoich bliskich na kontakt z wirusem, a sama moja wycieczka do Warszawy na pewno nie byłaby tym, czego bym chciał. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że może przełożą i wtedy faktycznie byłbym w stanie tam się pojawić. Natomiast to do tramwaju na Winnicy, na której też pewnie parę osób z Was czeka, to tu akurat mogę powiedzieć, że możliwe, że tam się pojawię przypadkiem, ponieważ to mam bardziej blisko, poza tym to jest na obrzeżach i tam jestem w stanie dojechać bez kontaktu zbytniego z ludźmi. Ale mniejsza z tym, muzyczka się zmieniła i przechodzimy do odcinka. Dzisiaj, jak możecie sami zauważyć, jedziemy inną trasą. Jedziemy dalej, pozostały jeszcze 2 odcinki poza tym, z tej serii, więc jeszcze trochę sobie pojeździmy. I dzisiaj jedziemy sobie po Wilanowie i od razu zacznijmy po kolei od podziału Wilanowa. Wilanów dzieje się na trochę oczywiście poddzielnic, jak ja to lubię mówić. I tak, mamy Wilanów Wysoki, przez który jechaliśmy w ostatnim odcinku, Wilanów Niski, Wilanów Królewski, Błonie Wilanowskie, Powścinek, Zawady, Kępa Zawadowska, Zawadowska i Powścin. Do Powścina dzisiaj jedziemy, to mogę Was spokojnie o tym powiedzieć. I Błonie Wilanowskie, przez które właśnie teraz przejeżdżamy i jedziemy teraz przez drogę. Tu macie skrzyżowanie z jedną drogą. Ja już tłumaczę, co to jest za droga. To jest droga, jeżeli dobrze zrozumiałem, tak, to była stacja. Nie, to nie ta. To była droga Adama Wranieckiego, tu jest stacja Vetturillo i dalej przechodzi w Zygmunta Wogla. Czyli, a przystanek autobusowy jest Wogla. Natomiast tak, jedziemy przez Błonie Wilanowskie. Błonie Wilanowskie się ciągną właśnie po tej stronie jezdni, po której my jesteśmy na ścieżce. Ścieżka jest ładna, asfaltowa, jak widzicie. Przez jakiś czas będziemy jej podgląd również z tyłu, z kostki, co jest ciekawe. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobają te drugie ujęcia, czy są z innych perspektyw. No ma, mniejsza. Przejdźmy do konkretów.
Obszar pokrywający się z obszarem nazywanym potocznie polami wilanowskimi, na którego terenie znajduje się wschodnia część Wolic i Parku Natolińskiego. Teren błoń wilanowskich jest intensywnie zabudowywany. Powstało tu miasteczko Wilanów, świątynia opatrzności, tzw. Sokołowidówka Bożej, a także nowy tatusz dzielnicy oraz pomnik Jana III Sobieskiego i królowej Marcinki. Obszar znajduje się pomiędzy Aleją Wilanowską od północy, ulicą Przyczółkowską od wschodu, ulicą Zapłocie od południa, osiedlem Ursynów za Skarpą Warszawską i Parkiem Natolińskim. Także tutaj się dużo dzieje w teorii. Park Natoliński w przyszłości sobie sprawdzimy, ale póki co aktualnie jeszcze tego nie ma. Jak widzicie, dzisiejsza trasa jest całkowicie też podobnie prosta jak w ostatnim odcinku. Z czego na sam koniec będą dziwne, ciekawe rzeczy. No i tak, jedziemy sobie dalej. Przed nami będzie za chwilę przystanek, a właściwie tak. To co widzicie przed nami, to jest ta część Warszawy, o której się mówi w bajkach, że coś takiego istnieje. Jeżeli mogę powiedzieć, tutaj się znajduje przystanek autobusowy Zespół Powsinek, został uruchomiony 5 czerwca 1955 roku. A jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest za miejsce, na prośbę mieszkańców przedłużono tutaj z krańca Wilanowa do przyłącza... A, że tutaj właśnie pociągnięto autobus kiedyś, bo ludzie chcieli. Natomiast jeżeli cały czas nie wiecie, o co tu chodzi, to proszę bardzo. Witam was przy południowej obwodnicy Warszawy, tak zwanego POW. I to jest właśnie ta część, to o którym wszyscy wiemy, że to istnieje i że w ogóle, ale... Tak naprawdę jeszcze nikt tego właściwie nie widział, bo to jest cały czas tutaj, w tej części, to jest w budowie. I teraz się zastanawiam, bo ja miałem tutaj przez chwilę właśnie informację nawet POW-u i teraz widzę, że mi coś zniknęło. No ma. Południowa obwodnica Warszawy. To jest ta część, o której możecie kojarzyć ją właśnie z mitów i legend, że ona kiedyś powstaje i wiąże się z budową nowego mostu południowego, który już jest tam na jakimś zaawansowanym, bym powiedział, wręcz etapie. Oczywiście tutaj wszystko, tak jak tutaj jedziemy, to jest bardziej zaawansowane, to już jest w teorii tam. W niektórych miejscach nawet gotowe do użytku. Wiąże się to oczywiście z tym wielkim i to dosyć pokaźnym tunelem, który się ciągnie pod pierwszą linią metra właśnie na Tolinie. Jest to na pewno jedna z takich ciekawszych właśnie rzeczy i od razu mówię, zanim przejdziemy już do dalszej części, czyli Powsin, że Powsin to nie jest dzielnica, to jest poddzielnica Wilanowa. Natomiast wracając do meritum, czyli do tego, jak widzicie, są tutaj ładne, bardzo szerokie ścieżki dowodowe, co im trzeba dać od razu na plus. Są nowe przystanki właściwie, pewnie to już jest nawet kursuje, tak jak tutaj widzicie tą drogę. Znaczy stąd będzie tutaj rondo na dole zamontowane. No i stąd będzie się ciągnąć prosty most ze ścieżkami dowodowymi po dwóch stronach, od razu mówię. Z tego co widziałem jest po dwóch stronach. I się to właśnie ciągnie prosto do Wawra i do naszej, do wału Międzyszyńskiego, który się tam kończy w tym rejonie, ale na przyszłość nawet Rillo i tego typu rzeczy to będzie na pewno bardzo dobra rzecz. Coś tutaj mam ciekawego? Historia trasa planowana była od lat 70. XX wieku, więc jak może sami zauważyliście, dosyć długo. Jako część autostrady A2 w biegu wschód-zachód. Przebieg autostrady w zwowym korytarzu został uchwalony w 2004 roku w planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Plany zmieniły jednak się po protestach mieszkańców Ursynowa, no cały czas były. Obniżono klasę drogi na ekspresową. Na niektórych odcinkach POW będzie drogą główną ruchu przyspieszonego, bez poboczy. Ok. Budowa dwóch pierwszych odcinków została ukończona właśnie przy lotnisku Chopina i tam przy paru węzłach właśnie z dojazdem też do Puławskiej. Natomiast dalsza część jest cały czas w budowie. No ma. Przejdźmy do konkretnych miejsc i do tego, co się tutaj dzieje dalej. Teraz mamy dosyć długą trasę, w trakcie której mogę wam opowiadać ciekawostki na temat naszego ukochanego Wilanowa. Wilanów to licząca 31 967 mieszkańców dzielnica Warszawy, położona w południowej części miasta. Stan mieszkańców na 2015 rok, więc w teorii trochę nowszy. Ograniczona ulicami, dobra, nieważne. I powierzchnia dzielnicy wynosi 36,73 km2.
jest. Burmistrzem Warszawy jest. Burmistrzem Warszawy. Burmistrzem dzielnicy, jak zawsze, pozostawiam was do sprawdzenia sobie na samemu. Jak widzicie, tu są też ławki i śmietniki, więc to przyjemnie. Pałac w Wilanowie. To są jako ważniejsze miejsca. Nie byłem jeszcze w nim. Pałac w Wilanowie to zabytkowy zespół pałacowo-ogrodowy. Jest jednym z najciekawszych zabytków polskiej kultury narodowej. Wilanów był ulubioną letnią siedzibą króla Jana III Sobieskiego. W ciągu ponad 300 lat swojego istnienia pałac w Wilanowie, spokojnie, nie tego króla, przeżywał okres upadku i świetności. Gromadzone w pałacu zbiory artystyczne dzieła wybitnych twórców polskich i zagranicznych świadczą o wysokim poziomie narodowego kolekcjonerstwa pomimo wielu strat w okresach wojennych. Dzieje muzea sięgają 1805 roku, kiedy to Stanisław Kostka Potocki, wybitny działacz oświecenia, udostępnił salę swej rezydencji wraz z zbiorami polskiemu społeczeństwu. Za czasów hitlerowskiej okupacji w Pałacu Wilanowskim siedziby miało lokalne SS. No, kto by się spodziewał. W 1945 roku dawna rezydencja monarsza stała się własnością całego narodu. W 1954 roku przeprowadzono remont generalny pałacu i konserwację wielu bezcennych zabytków. Wnętrze pałacu zyskało wówczas swój pierwotny wygląd. Zespół pałacowo-parkowy jest jednym z najpiękniejszych zabytków europejskiego baroku. Jest nie tylko bezcennym świadectwem dawnej świetności Rzeczypospolitej, ale również miejscem wydarzeń kulturowych, koncertów i spotkań warszawiaków szukających wytchnienia w ogrodach wilanowskich. I dalej. Inne miejsca ważne to oprócz Pałacu Wilanowej znajduje się także Muzeum Plakatu, Muzeum Potockich, Ośrodek Doświadczalny Sądownicy SGGW, a także liczne rezerwaty Morcin, Skarpa Rusynowska oraz Wyspy Zawodowskie. I my tam będziemy przejrzeć się do jednego stawu ciekawego. Jeziorka w sensie. Dalej, wiele także jeziorek, m.in. Staw Powsiński, obok którego będziemy jechać. Jezioro Lisowskie, Jezioro pod Bodgami, Jezioro Powsińskie i Jezioro Wilanowskie. Choć uznaje się, że ogród botaniczny Pan leży w Powsinie, ten de facto leży w granicach administracyjnych Ursynowa. No, ciekawe. Może być przecież Powsin tu i tu. Współcześnie w zachodniej części dzielnicy na polach wilanowskich, wzdłuż ulicy Klimacza, powstaje miasteczko Wilanów. Trwa również budowa Sokowidówki, to już została zbudowana. Ponadto istnieje pomysł na dużą część historycznego Wilanowa objął Wilanowski Park Kultury. Okej, okay, no dobra. No i oczywiście, jak możecie być ciekawi, no to wiadomo, że tutaj te rejony też będą. Tramwaj będzie też do miasteczka Wilanów, tam będzie puszczony właśnie tramwaj. Dobra, no to mniej więcej już wiemy na temat Wilanowa, teraz coś więcej na temat ulicy, obok której jedziemy. To jest ulica Pszczółkowa, dawniej 17 stycznia. Ulica w Wilanowie, która wraz z ulicą Wiertniczą stanęła oś komunikacyjną dzielnicy. Długość ulicy to jest długa jak te nasze odcinki, bo 5 km 900 metrów, czyli właściwie 6 km. Okres powstania to jest od 1954 roku w granicach miasta. Zakres numeracji domów to jest od 22 do 400. No i lecimy. Historia. Geneza powstania pierwotnie była drogą biegnącą z Warszawy na południe do wsi Powsin. I dalej. Od 1895 roku wzdłuż niej kursowała wilanowska kolejka dojazdowa, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku, która w 1936 roku została częścią kolejki grujeckiej. Znajdowała się przy niej kolejki o nazwie Wilanów, Powsinek i Powsin. Po II wojnie światowej nosiła nazwę 17 stycznia, tak jak ulice we Włochach. Okej. Okay. Swoją obecną nazwę nosi od przyłączenia do Warszawy od 1954 roku. W 1971 roku zlikwidowano stację kolejki grujeckiej. W latach 70. ulicę przebudowano i poszerzono. W XX wieku na początku czerwca 2017 roku zachodnia jezdnia otrzymała nowy, tak zwany cichy asfalt, zmniejszający hałas na drodze. Na prawie 2-kilometrowym odcinku od ulicy Drewnej do ulicy Marcepanowej w drugiej połowie miesiąca wyremontowano także zachodnią jezdnię. Okej,
Elektrystyka ulicy. Uuu, to coś nowego. I od razu, jak widzicie, tutaj jest bardzo kulturalny przejazd do przejścia dla pieszych. Tu mnie wciągnęło chyba, z tego co kojarzę. Tak, tu mnie wciągnęło, jak widzicie. I tu jest bardzo ładne, kulturalne przejście. Szkoda, że do niego nie ma dojścia. Ale mniejsza z tym. Jak widzicie, nawet miga. Natomiast to jest najciekawsze. Ta ulica, która jedzie prosto, zmienia nazwę, a ta ulica, do której my teraz wjedziemy, to jest ulica dalej, o której właśnie ja teraz mówię wam. Ulica Pszczółkowska. A ulica, która się tutaj dalej ciągnie, to jest nic innego jak ulica Łukasza Drewny. Tak, tak dziwnie to właśnie brzmi. Łukasza Drewny i dalej się ciągnie z ulicą tam do Rusynowa, podjazdem nową, bardzo ładną, piękną, Stefana Korbońskiego. No i Łukasza Drewny tutaj się właśnie ciągnie. A tutaj dalej jest ścieżka rowerowa, więc nie jest tak źle. No się zatrzymam. A, tu kobieta się mnie pytała, jak do Powsina chyba dojść, czy coś takiego. A nie, jakieś numeracje domów, czy coś. Także jak widzicie, ja widzę, że pomaga też ludziom. Dobra, no i wjechaliśmy ponownie na naszą ukochaną ulicę, czyli Pszczółkowską. No i tak, charakterystyka ulicy. Przeciętne ulice. Przecina ulicę. Rozpoczyna bieg na skrzyżowaniu z ulicą Drewny, biegnie na północ, początkowo krzyżuje się z Waflową, Ulubioną, Andrutową, Brysiową, Przekorną, Zapłocie, Rozchata, Grodową. Dalej zakręca na zachód, gdzie stanowi przedłużenie ulicy Drewny. Przecina się kolejno z Pałacową, Marcypanową, Karuzelę, Europejską Branieckiego, Wloga, Klimcza, Aleją Wilanowską i Cendrowskiego. Jak słyszycie, zjechałem już 15 minut. Kończy się przy ulicy Wiertniczej w pobliżu pętli autobusowej Wilanów. Otoczenie. Jej otoczenie stanowi m.in. cmentarz przy parafii Świętej Elżbiety, obok którego jechaliśmy w ostatnim odcinku, cmentarz powstańców Warszawy Powścinie, skwer Pieńka, szkoła podstawowa nr 104 imienia Macieja Rataja, jezioro Powińsińskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III, Królewski Ogród Świateł oraz cmentarz Wilanowski. Wzdłuż ulicy na całej długości biegnie ścieżka rowerowa, owszem, na odcinku przez Powsin po wschodniej stronie jezdni, zaś na odcinku Drewny Aleja Wilanowska po zachodniej stronie stanowi część rowerowego szlaku Wisły. Okej. No i tutaj oczywiście kursuje parę autobusów. Tędy też kursuje właśnie, o dziwo, bardzo dużo autobusów tędy jeździ. Natomiast przejdźmy do konkretów. Jeżeli miniemy, właściwie już teraz nie wiem, czy minęliśmy. Nie, teraz jesteśmy chyba na tym pierwszym zakręcie z tego, co widzę. Co oznacza, iż za chwilę będziemy mijać... czy to jest jakiś park? Nie, to jest obok plac zabaw. Rozchata, tak się będzie nazywać. No i możemy przejść do tego, gdzie się aktualnie znajdujemy. A aktualnie się znajdujemy w Powsinie. Jak widzicie, to w ogóle jest ładny ten zakręt, taki ładny, prosty. I w ogóle to też jest ładna droga, bo tutaj jak widzicie, ścieżka rowerowa wymaga jednej rzeczy. Cały czas podskakuje do góry, do dołu, do góry, do dołu. O, tu jest ten plac zabaw, o którym mówię. I to jest ten przystanek, o którym mówię. My tu cały czas jedziemy do góry, do dołu, do góry, do dołu zazwyczaj przy podjazdach. I to jest trochę kiepskie, ale ogólnie to, że jest ścieżka rowerowa, bardzo mi się to podoba. Ponadto są kapliczki do Nidesa, też mi się to podoba. I jest ładny chodnik po drugiej stronie i asfalt też ładnie wygląda. Ładnie, cicho. Nie wiem, czy teraz tak też jest, pewnie na pewno. No, ale co tu dużo mówić. Teraz, za chwilę, po prawej stronie, miałem na myśli lewej, będziemy mijać jezioro Powsińskie i od razu mówię, nie ma podjazdu od tej ulicy, której jedziemy. Jezioro Powsińskie jest trochę inaczej, trzeba byłoby tam podjechać, może kiedyś podejdziemy do jeziora. Kiedyś będziemy robić, zresztą będzie scenia, że na kółku albo na innym czymś, albo nawet Rillo będziemy jeździć i właśnie różne takie ciekawostki znajdywać w Warszawie. Nema. Powsin. Zanim dojedziemy do końca. Osiedle i obszar MSI znajdujący się w południowej części dzielnicy Wilanów. Osiedle wchodzące wywodzące się z dawnej wsi parafialnej. Dobra. W rejonie ulicy Pszczółkowskiej, obok na której właśnie jedziemy. Dobra. Co ciekawe, według Miejskiego Systemu Informacji Park Kultury w Powsinie nie znajduje się w Powsinie, ale w sąsiedniej dzielnicy na Urysynowie. Jakoś nie po polsku to jest napisane. Dobra, mniejsza z tym. Wieś Powsin powstała najprawdopodobniej około
XII-XIII wieku jako własność Boguszy Macława z rodu Dolivów. I teraz już kończymy dzisiejszy odcinek. O tym opowiadamy w kolejnych odcinkach. Co dużo mówić. Posłuchajmy mnie kiedyś. Jesteśmy na miejscu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!